Witajcie, z tej strony Skorpion. Przed Wami dziewiąty już unboxing. W tym odcinku będziemy rozpakowywać zestaw głośników w systemie 2.0 firmy Creative Model A60. Na wstępie i jak zawsze pokażę przód, bok i tył. A więc, jak widać, tak prezentuje się przód pudełka, bok jeden, drugi i tył. Ok. Przejdźmy teraz do rzeczy właściwej, mianowicie rozpakowania. Pozwolę sobie użyć mojego nożyka unboxingowego. Powolutku, ostrożnie. Chyba już jest przecięte. Ok. Zobaczmy dalej. Czy jeszcze trzeba gdzieś przeciąć? Chyba nie. Oj, niełatwo się rozpakowuje. Oj, podarło mi się, nie szkodzi. No, najwyżej. Wiecie co? Zrobię to może poza ekranem. Będzie łatwiej i szybciej. Tak więc za chwileczkę wracam. Jestem już z powrotem. Udało mi się otworzyć. Nie było to niestety łatwe. Zobaczmy, co znajduje się w środku. Ok, nie chcę wyjść. Oj, nieładnie, nieładnie. No wyłaź. Dobra. Nie chcę. Zaczniemy może od samych głośniczków. Oj, ciężko. Bardzo ciężko to idzie. Zrobimy to takim sposobem. Pudełeczko odłożę. I co my tu mamy? Oj, oj, oj. Nie jest łatwo. Dobra. Poradziliśmy sobie jakoś i czas może wyjąć z tej folii. Ja również zrobię to poza nagraniem tutaj i za chwileczkę wrócę. Już jestem. Tak one się prezentują. Z przodu, z boku, z tyłu. No, stój. Tutaj mamy bok. Tył. Ok. Co jeszcze można powiedzieć? No i pokazać. Tutaj mamy oczywiście papierologię. Jakieś tam karteczki. W sumie mało ważne. O. I kolejny, ostatni. I na koniec prawie kilka słów na temat tych głośników. Producentem jest, przypominam, firma Creative. I na wyposażeniu mamy kable głośnikowe oraz same głośniki. A teraz może kilka zdań suchych danych technicznych. Ilość głośników 2, jak widać. Są to głośniki satelitarne. Wbudowany jest otwór rezonansowy i wymiary tych głośniczków 175 na 85 na 85. Moc głośników na pewno Was będzie interesować, bo RMS 2, zakres częstotliwości dolna 90, górna 20 i zastosowana technologia w nich to ekranowanie magnetyczne. Natomiast stosunek sygnału do szumu SNR to jest 75 dB, czyli decybeli. Komu mogę polecić te głośniczki? Nie są to głośniczki oczywiście z najwyższej półki, ale też nie są z najniższej, więc to jest taka klasa, powiedzmy, średnia. Myślę, że mogę polecić je każdemu,
aczkolwiek na pewno osobom, na których nie chce lub nie stać wydać jakiejś potężnej sumy pieniędzy. Oczywiście to jest tylko moje zdanie. To tyle jeśli chodzi o ten unboxing. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego unboxingu. Trzymajcie się. Cześć.